Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Druga runda w Open Praga. Miałem przyjemność zagrać z polskim arcymistrzem Bartłomiejem Heberlą i przyznam się, że przygotowywałem się troszeczkę na ten pojedynek, gdyż Bartek potrafi zagrać i posunięcie E4 w pierwszym ruchu i D4 i skoczek F3, więc niełatwe zadanie, jeśli chodzi o przygotowanie i tak naprawdę najmniej trafionym ruchem był ruch D4, który właśnie Bartek zagrał, aczkolwiek nie obawiałem się za bardzo tego posunięcia, gdyż jak wiadomo będę grał obronę królewsko-indyjską, więc to nie było trudne, żeby się na mnie przygotować, ale ja takich rzeczy się nie boję, gram po prostu swoje. W każdym razie, po skoczku na F6 od razu zostało zagrane C4, posunięcie G6, skoczek na C3, no to ja mówię, no gramy królewsko-indyjską z arcymistrzem, no bo w jakim innym debiucie mogę próbować zwyciężyć, no bo tutaj byłem oczywiście nastawiony na najlepszą swoją grę i oczywiście chciałem zwyciężyć, dlaczego by nie, absolutnie nie czułem żadnej presji. To było dosyć fajne. Po ruchu E4 zrobiłem po prostu roszadę. Ruch E5 jest nie najlepszym zagraniem w tym układzie, więc tutaj Bartek wiedział o tym, zagrał dosłownie w sekundę skoczkiem na F3, posunięcie D6, no i goniec D3. Dosyć szybko tutaj zostało zagrane. No to się chwilę zamyśliłem i tak sobie pomyślałem, co tutaj grać. No bo to wariant na pewno nie jest jakiś tam groźny dla czarnych, tylko kwestia umiejętności i wiedzy, żeby dobrze rozegrać tutaj się figurami, ale przypomniałem sobie pewien wariant, który grałem kiedyś na lidze i zagrałem goniec G4. Okazuje się, że silnik też pokazuje pierwszą linię w ten sposób i teraz przeciwnik mnie bardzo zaskoczył, przyznaję się, nie znałem tego posunięcia. Ciekawy jestem, czy znajdziecie ruch tutaj dla białych najlepszy. Okazuje się, że najlepszym zagraniem jest tutaj posunięcie goniec E2 i mało kto o tym wie. Goniec zagrał na D3 i wrócił na E2. Ja byłem w szoku i myślę sobie, mam tempo więcej i gram swoje. Oczywiście tak do końca nie jest, ten ruch jest jak najbardziej w porządku. Z uwagi na to, że właśnie jest obrona tego skoczka, a ten goniec już jak zostanie tutaj wymieniony za skoczka, no to pozostaje biały właśnie z parą gońców i taką stabilną pozycją. No ale mi się to podobało, ja wiem, że tutaj białe mają lekką przewagę, ale tak wygląda królewsko-indyjska. No i teraz oczywiście w tym układzie można grać C5 atakując od razu centrum, tyle że ja miałem inne plany, właśnie przypominając sobie wariant, który rozgrywałem kiedyś i zagrałem skoczkiem z F na D7. Nie jest to oczywiście ruch jakiś tam zły. Można spokojnie w ten sposób grać. Co ciekawe, tu jest bardzo ciekawy ruch skoczek na G1. Można też złapać się za głowę, no bo takie posunięcia, gdzie wycofujemy figurę już w debiucie, okazują się dobre mimo wszystko, bo po wybiciu na E2 skoczek bije na E2 i ten układ jest również bardzo ciekawy białymi. Ja tu się dobrze czułem. Co ciekawe, mój przeciwnik również. Goniec zagrał na E3 w tym układzie, no i zagrałem teraz C5. Tu przede wszystkim można było też zagrać inaczej, można było na przykład zbić teraz skoczka, goniec wybija i zagrać na przykład skoczkiem na C6 z planem zagrania właśnie E5. Tutaj na pewno można by było próbować grać H4 ze strony białych, a po takim ruchu jak D5 skoczek na A5 i tutaj dosyć ciekawa gra mogłaby nastąpić po zagraniu gońcem i na przykład zbiciu gońcem na C3, czyli oddanie tego gońca, ale tak jak mówię, tutaj trzeba było wiedzieć, jak się zachowywać i na przykład zagrać E5 i próbować grać strategicznie, potem posunięcie B6, przestawić może skoczka na C5, tyle że myślę, że białe tutaj też byłyby zadowolone, ale to jest jedna z możliwości, jedna z wielu i to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, jednakże tak jak mówię, ja się uparłem, bo wiedziałem, jaki wariant chcę tu uzyskać, no właśnie. I teraz po tym ruchu goniec na E3 zagrałem C5, przeciwnik zagrał D5, ja skoczek na A6 i H3. H3, tutaj już Bartek zastanowił się ponad 10 minut. Mamy piękną też analizę właśnie z uwagi na to, że graliśmy na transmisji, więc widać czas, rankingi. Moi drodzy, po H3 oczywiście zbić na F3 trzeba i teraz skoczek C7. Ja tutaj byłem w domu, ja wiedziałem, jaka to jest pozycja, ale wiecie co?
to nie do końca było to samo, co kiedyś grałem. Tutaj jest spora różnica. Zaraz wytłumaczę. Tutaj goniec wrócił jak najbardziej i wieża E8 zagrałem dosyć szybko w tym układzie, żeby grać posunięcie E6. Po roszadzie białych właśnie ruch E6 wchodzi. I teraz ktoś by powiedział, co jest po biciu i biciu skoczkiem i hetman bije pionka. Ta pozycja uważam, że byłaby bardzo fajna czarnej, mimo że przewagę pokazuje silnik dla białych około 0,6, ale rozwój jest kapitalny. Skoczek wjeżdża na D4 i tutaj bez pionka czułbym się bardzo dobrze. Spokojnie na ten układ szedłem, no ale arcymistrz wiedział, że w takie rzeczy zapewne iść nie można, gdyż mogą być jakieś tam inicjatywy ze strony czarnych. Tak mówiąc w dużym skrócie oczywiście, gdyż wszystkie figury się fajnie rozgrywają i to właśnie o to chodzi. Przeciwnik zagrał hetman D2 w tym układzie. No i jest bicie na D5 i tutaj jest bicie pionkiem z E. No pionkiem z C nie wolno, bo grozi wzięcie na przykład skoczka i odbicie pionka tutaj na E4, więc bicie na D5. No i teraz byłem prawie pewny, że to jest ta sama pozycja, którą kiedyś grałem i chodzi o to, że rozpatrywałem taki bardzo fajny ruch hetmana na H4. Okazuje się, że ten ruch nie jest najlepszy. Ale wydawało mi się, że jest. No właśnie, to jest to, że jeżeli gramy z arcymistrzem, partię klasyczną szczególnie, no to trzeba być bardzo dobrze przygotowanym w wariantach. Sprawiałem wrażenie pewnego siebie, tylko że Bartek też wiedział, o co tutaj chodzi, na moje nieszczęście niestety. No i tak, stwierdziłem, że jak goniec zagra na G5, no to hetman na D4 i tutaj jest też w porządku, można się bawić dalej. Goniec G4, to ten ruch mi umknął, ale wiedziałem, że taki ruch istnieje. Właśnie, bo nie za bardzo pamiętałem wariant, tyle że teraz tak, po tym ruchu zobaczcie, że grozi wzięcie skoczka i grozi goniec na G5 ze zdobyciem hetmana, więc jak należy grać? Oczywiście można uciec hetmanem z powrotem, wstawić skoczka i gramy sobie dalej, tyle że jak to u mnie zwykle bywa, poniosła mnie ułańska fantazja, ale wydawało mi się, że to jest cały czas dobre. To było dla mnie najgorsze. Wieża bije E3. Postanowiłem oddać jakość. Niestety silnik tego nie lubi dla czarnych, ale ja byłem pewny, że tu jest super. Po prostu intuicja mi podpowiadała, że taki ruch istnieje, tylko że nie w tym wariancie dokładnie. No i właśnie, i tu się zaczęły moje małe problemy, aczkolwiek dalej czułem się pewnie. I po wybiciu na E3 hetmanem posunięcie F5, bo tutaj tak, myślę sobie, fajnie, goniec odejdzie, wejdę sobie super gońcem na D4, hetman nie może na G3, bo bicie, więc hetman będzie musiał uciec, zagram sobie skoczkiem aktywnie, wjadę wieżą na F8 i będę napierał pionkami, głównie taki plan tutaj miałem. Jednak podczas zagrania F5, nie to, że przeoczyłem takie posunięcie, bo widziałem je z daleka, i niestety przeciwnik je zagrał, które sprawiło mi trochę kłopotu. Posunięcie G3. No właśnie, ten hetman stąd musi teraz uciekać. No i tu był problem. Wiedziałem, że coś tu już zaczyna mi szwankować. Po mowie ciała przeciwnika zauważyłem, że czuję się pewniej, więc no niestety, hetman wrócił na D8. Dlaczego na D8? Bo chciałem, żeby ten goniec zagrał sobie na D4 właśnie po odejściu białego gońca. Goniec ładnie wrócił na E2, goniec D4, hetman również zagrał na D2, no i hetman F6. Chciałem zamienić kolejność tych figur, żeby trzymać tutaj pewną presję na diagonali. No i teraz wszystkie ruchy, które tutaj obmyślałem, właśnie ruchy przeciwnik zagrywał i niestety nie zaskoczył mnie w pozytywny sposób w moją stronę i grał wszystko to, co sobie przemyślałem, no bo teraz tutaj jednym z najlepszych posunięć jest zagranie królem na G2, no i to jest ruch oczywiste. Moi drodzy widzowie, no to posunięcie sprawia, że białe zagrają za chwilę posunięcie F4 i ograniczą mi dostęp skoczka do centrum. I to jest główny tutaj ból, a jeżeli mamy jakość mniej, to my musimy próbować łapać inicjatywę. Niestety inicjatywy jest tutaj, znaczy tutaj brakuje inicjatywy, tak mówiąc wprost. No i tak sobie myślałem nad posunięciami teraz, co zagrać. Niestety wiedziałem, że to się robi już nieciekawie. Myślałem o ruchu wieża E8, jednakże po ruchu F4
Tutaj nic złego dla białych się nie dzieje. No niby słabe pole się pojawiło na E3, ale nie można tego kompletnie wykorzystać. Ani ja tam wieżą nie wiadę i nic nie zaatakuję, ani goniec nie wiedzie, no bo jednorazowy atak na hetmana nic nie daje, więc stwierdziłem w tej sytuacji, że idę wabank, aczkolwiek nie do końca też chyba to policzyłem, aczkolwiek przeoczyłem jedną rzecz, zaraz wam powiem jaką. Zagrałem G5, no bo stwierdziłem, jak zagra na F4 przeciwnik, no to wybiję po prostu, bo chcę tutaj otworzyć drogę do białego króla. F4 zostało zagrane, no i oczywiście od razu wybiłem. No i teraz liczyłem tak naprawdę bicie wieżą na F4, jednakże przeciwnik zbił hetmanem i słusznie, no bo jest od razu presja na pionka F5. Zagrałem wieżę F8 z obroną, oczywiście trzeba, i goniec D3. I przyznam się szczerze, myślałem, że po tym ruchu dostaję dobrą grę po skoczek E5. Zagrałem skoczkiem bardzo szybko. Przeciwnik się chwilę zastanowił. I przeoczyłem jedną, słuchajcie, rzecz. No bo ja oczywiście liczyłem bicie hetmanem na F5, co niestety nastąpiło. Niestety nastąpiło dla mnie, bo przeoczyłem właśnie tutaj taktyczną możliwość. Zbiłem na F5, no i wieża nie może odbić, bo oczywiście goniec wisi, więc goniec wybija. I od razu, jak liczyłem ten wariant, to stwierdziłem, biję na C4 i nie ma siły. Odbijam figurę, bo gram zaraz na E3 skoczkiem z widełkami, albo też atakuję pionka na B2 i jest świetnie bez jakości. Okazuje się, że po tym ruchu przeoczyłem najprostszą możliwość, jaka istnieje. Goniec bije H7. No i niestety tutaj już ten plan nie działa tak jak trzeba, z uwagi właśnie na to, że białe wzięły pionka i tutaj wieża wisi. Więc cóż, tempo musiałem stracić i zagrałem król G7. No oczywiście ten pionek nie ucieka, ja go za chwilę wezmę, tyle że już w gorszej redakcji. I przeciwnik zagrał tutaj chyba bardzo dobrze, chociaż obawiałem się bardzo ruchu wieża E1, z uwagi na to, że ostatnia figura wchodzi do gry i czułem paraliż, no bo jakbym zbił, to wieża by wjechała tutaj z szachem i seria wymian jest nieunikniona. Niestety, przeciwnik zagrał bardzo dobrze, goniec na E6, praktycznie można byłoby tu się poddać, ale jeszcze dostrzegłem ciekawą możliwość, mianowicie zbiłem właśnie na C4, przeciwnik mi od razu wymienił, ale jest wtrącenie skoczkiem na E3. Chodzi o to, że jakbym wziął teraz wieżę, to wieża F1 i tu wjeżdża mi wieża na F7 z totalnym paraliżem. Nastąpił szach, więc skoczek nie pozwala wieży grać aktywnie. Król na F3 i król zbija na F8. I przyznam się szczerze, moje odczucia w tej pozycji były jeszcze nie na straconej pozycji, aczkolwiek wiedziałem, że białe mają tutaj praktycznie chyba wygraną końcówkę, tyle wymaga to oczywiście precyzji i techniki, oczywiście też uwagi, ale już mam takie w miarę proste ruchy do zagrywania. Król do centrum, bardzo dobrze zagrały białe, bezbłędnie. Król E7, oczywiście opcja zbicia gońca jak najbardziej istnieje. Mi już do głowy przychodziły takie ruchy jak na przykład goniec G8, które bym rozważał, jakbym grał białymi. Jednakże mój przeciwnik zagrał królem na D3 po dłuższym zastanowieniu i wiecie co? To jest bardzo dobre posunięcie. Ten król przede wszystkim nie pozwala zagrać skoczkowi z powrotem, więc musiałem zagrać B5. Jest to posunięcie, które działa. Zwróćcie uwagę teraz, przeciwnik zagrał wieża A wieżą na E1. No niby to jest ruch słabszy, ale cały czas przewaga białym jest. Tutaj skoczek na C4 z atakiem. No i ja nie boję się odejścia gońcem gdzieś tam na G8 z szachem, bo zasłaniam się właśnie tutaj na E5 z szachem. Jeżeli skoczek by na przykład teraz wybił na B5, no to jest strzał na B2, a potem odbijam skoczka i to ja łapię tutaj przewagę w tym układzie, więc no ale arcymistrz takie rzeczy się nie łapie, nie ma szans. Jest skoczek na C4. Wieża E2 z obroną tego pionka i przyznam się szczerze, byłem zaskoczony. Bartek tak wykonał z zimną krwią te posunięcia i chyba dobrze. Skoczek zagrał na E5. Teraz również wykonuje posunięcia najlepsze według silnika. Tyle, że to i tak, słuchajcie, nie wystarcza czasami. Król zagrywa na E4.
No i tutaj odpędziłem skoczka, to jest najlepszy ruch jak najbardziej. Skoczek musi iść na D1. No i wziąłem tego gońca, to też jest najlepsze posunięcie, bo to jest odzyskanie, czy to jest zyskanie jednego pionka. I ktoś stwierdzi, że po skoczek E3 tutaj już trzeba się czarnymi poddać, bo istnieje właśnie blokada tych pionków. Jedyna moja szansa to jest granie właśnie tymi pionkami do przodu. Nie jest to takie proste. Przyznam się szczerze, że jestem z siebie, no wiem jak to brzmi, ale jestem z siebie zadowolony, chociaż dlatego, że zagrałem teraz najlepsze posunięcie w partii. Jest to skoczek F7. Najlepsze posunięcie w danej pozycji. Chodzi o to, że skoczek sprytnie chce zagrać tu, odpędzić króla i zająć centrum. Okazuje się, że nawet po skoczek na D5 właśnie tutaj czarne dają radę i praktycznie wygrywają partię. Skoczek G5 i jeżeli król zagrywa na F4 z szachem, to król zbija na D5, król zbija tutaj. I słuchajcie, ta pozycja jest wygrana czarnymi. Aczkolwiek ja bym pewnie grał tutaj pionkiem, a wygraną pokazuje po król C4, bo chodzi o to, żeby pewnie zwolnić pionkowi drogę. Aktywność króla jest bardzo duża i goniec też jest w stanie obronić troszeczkę te pionki. Te pionki białych są zdecydowanie za wolne, więc tutaj upatrywałem nadziei. No jednak arcymistrz to arcymistrz, moi drodzy. Zagrał tutaj Bartek posunięcie H4, tak po prostu. I wbrew pozorom, nie wiem czy widzicie pasek silnika, ta pozycja jest oceniana na 0,5, czyli lekka przewaga białych. I zagrywam znowu najlepsze posunięcie w partii, czyli D5. Nie można zbić skoczkiem, bo jest skoczek D6, no i po odejściu króla zbijam po prostu skoczka, więc tą pozycję prawdopodobnie bym wygrywał. Więc no, to by było coś pięknego, aczkolwiek wiadomo, że to jest dosyć łatwe. Król zagrał na F4, co jest najlepszym rozwiązaniem. Znowu najlepsze zagranie, goniec na E5. Król zagrał na F3, no i co z tego, że to są najlepsze zagrania, słuchajcie, przewaga 0, około 9. Wydawało mi się, że tutaj są pewne możliwości, szkoda, że nie ma jednego pionka, to tutaj czułbym się jeszcze pewniej, jednak niestety pozycja jest trudna. No i teraz silnik wskazuje najlepsze zagranie pod tytułem goniec G7, czyli odsłonięcie się od potencjalnego szacha, ale faktycznie skoczek nie ma jakichś tam fajnych możliwości, żeby zrobić mi krzywdę. No i ciężko powiedzieć, co to za pozycja, bo tutaj chodzi o to, żeby skoczka przestawić, próbować grać D4. Bardzo możliwe, że jeszcze bym powalczył mocniej po takim ruchu jak goniec G7. No i ja tutaj się zastanowiłem, myślałem i zagrałem posunięcie D4. Ja wiedziałem, że ten ruch jest posunięciem złym, ale go zagrałem, bo też szukałem po prostu aktywności i takie jest moje usprawiedliwienie. Skoczek zagrał tutaj. Król na D5, no i B3. Ja to oczywiście wszystko widziałem. Coś mi się ubzdurało, że jest szansa właśnie na ruch D3, że tam mam możliwości, ale jednak to nie jest takie proste. Przeciwnik zagrał teraz, przepraszam, ja teraz zagrałem posunięcie H5, tak żeby trzymać tutaj posunięcie G4, ewentualna wymiana, czyli redukcja pionków dawałaby na pewno jakieś tam nadzieje na to, żeby zremisować tę pozycję, ale Bartek już jak szef zagrał wieżą na E1. Chodzi o to, żeby zyskać tempo, nie mieć opcji ataku bezpośredniego przy zagraniu pionkiem. No i tutaj w tej sytuacji jest już bardzo ciężko. Zagrałem posunięcie A5 prowokacyjne do tego, żeby skoczek zbił i potem D3, żeby mieć jakieś szanse szybsze na to, żeby grać tymi figurami do przodu. Ku mojemu zaskoczeniu, ale to też jest dobra decyzja białych, przepraszam, nastąpiło to bicie, które też jest dobre. No i po tym ruchu zagrałem posunięcie D3. Skoczek wrócił, goniec na C3, no i wieża na E7, tutaj łapie już super aktywność. No i zagrałem D2, oczywiście wiedziałem, że jak król zagra na E2, to mam też już przegraną, ale po skoczku na E3 z szachem, który broni też D1 i tracę tutaj figurę. Oczywiście musiałem się już tutaj poddać. Powiem tak, jestem z partii zadowolony, cenna lekcja z arcymistrzem, bardzo fajnie. Jeszcze sobie tutaj z Bartkiem trochę podyskutowaliśmy na temat tej partii. No ale tak jak mówię, należy się bardzo dobrze przygotować debiutowo, wariantowo, żeby no, próbować podjąć równą walkę z arcymistrzem. Tutaj po prostu mi się troszeczkę pomyliły warianty.
ale nie szkodzi. Następnym razem myślę, że będzie lepiej. Trzymajcie kciuki, druga runda za nami. Dzisiaj kolejna runda o godzinie 15. Niestety transmisji live nie będzie, dlatego że jest 19 bodajże szachownic, z których jest transmisja, ale będę walczył o to, żeby tam wrócić. Zobaczymy, jak to się potoczy wszystko. Dziękuję Wam za kibicowanie, za komentarze, za lajki. Dajcie znać, czy analiza jest ok. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.